Kim tak naprawdę jesteś, Gregory? A może powinnam nazywać cię Sergis? Dobrze. Wezmę ten nóż i uwolnię cię. Ale zaraz. Nie widzę żadnego noża. Nie ma go tutaj. Musiało ci się śnić, że go tutaj położyłeś. A może sugerujesz mi, abym dała ci ten nóż, który dzierżę w dłoni? Oszalałeś, mój mężu? Czy to ja mam się nazwać oszalałą? A, no tak! Oczywiście. To ja jestem szalona. Zawsze gubię rzeczy, chowam je. Nigdy nie mogę ich znaleźć, nie wiem, gdzie je położyłam. To był nóż. Miałam w ręku nóż, prawda? I zgubiłam go. Muszę go szukać? Czy nie muszę? Dobrze wiem, że jeżeli go nie znajdę, to zamkniesz mnie w szpitalu psychiatrycznym. Gdzie go mogłam położyć? Pewnie za tym obrazem, tak? Pewnie mam rację. Nie ma. Może położyłam go tutaj. Zajrzę tam. To moja broszka, którą zgubiłam w Tower. Widzisz, mój drogi? Wreszcie ją znalazłam. Ale to mnie nie uzdrowi. Chcę ci pomóc. Chcę. Ale jak mam ci pomóc, nie będąc normalną? Jak wariatka może pomóc w ucieczce? Jestem wariatką, ponieważ moja matka też nią była! Gdybym nie była szalona, mogłabym ci pomóc bez względu na to, co zrobiłeś. Pewnie żałowałabym, ale pomogła. Ale ponieważ jestem szalona, nienawidzę cię, ponieważ jestem szalona! Zdradziłam cię, ponieważ jestem szalona! Ratuję się, że w moim sercu nie ma litości! Nie mam czego żałować. Patrząc, jak w niesławie odchodzisz z mego serca. Zejdź mi z oczu.